Weszli, sfotografowali cały, obfotografowali cały licznik, zdjęli go, zapakowali w torbę. Na założenie drugie pytam się tych panów, proszę państwa, proszę panów, co się w ogóle tutaj dzieje, czego panowie... A nie, to jest taka rutynowa, wie pan, kontrola. Czyli kolejne oszustwo gazowne, ale państwo zobaczą, że to nie tylko są w Warszawie. Włączyli, zaplombowali i nie dostał. Tak jak u nas przyszła babka z facetem. No to nie ma problemu. W kwietniu, bo to odbyło się wszystko w... Wymienić, a licznik oni zdjęli, czyli bezprawnie ukradli karę. Że i pismo z tym, że jestem oskarżony o to, że dokonałem ingerencji w licznik gazowy i kara wynosiła 22 tysiące, więc mówię, co tu robić. Dostałem oczywiście też wezwanie na policję, poszedłem na policję. Najpierw napisałem odwołanie w ogóle, że nie zgadzam się z tym, więc spółka gazownicza podała mnie do sądu. Sprawa trafiła do sądu i ja dostarczyłem im dokument, że pracownik gazowni, który odbywał kontrolę u mnie w chwili przepisania licznika gazowego, dokonał takiej kontroli i wszedł bez mojego pozwolenia. Bez pozwolenia, bezprawnie. Z plombami. I dostarczyłem dokumentu kartę pracy, która to jest jedyne świadectwo. U nas też tak było, bo u nas jest mieszkanie po Jankowiku, to jest prywatne mieszkanie. Ja nawet byłem i naliczyli opłatę, że za bezprawne korzystanie z gazu, ale myśmy tam dali im argumenty, ale oni tych argumentów nie słuchają, bo złodziej nie będzie słuchał, gazownia złodziej tu z Kaczaka, nie będzie słuchał argumentów, na argumenty patrzył. Strasburg też to odrzucił, po prostu nie widząc jakiejś takiej pełnej... Kwota 22 tysiące, może facet zapłacić. Sądy już rozstrzygnęły, a my takich sprawami tak jakbyśmy się już nie zajmowali w ogóle. Próbujemy... Ile pan zapłacił? W sumie prawie 44 tysiące, prawie 45 tysięcy. Nie każdy sobie naprawdę zdaje sprawę. To jest takie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy mają liczniki w domu, że pracownicy, którzy przychodzą do nas, muszą mieć pełną dokumentację, muszą dzwonić. Przecież my tych liczników, jeżeli nawet jest ten licznik uszkodzony w domu, przecież ja nie zabiorę go pod poduszkę, go nie schowam. On i tak wejdzie i jeżeli go skontroluje, ma go skontrolować, to go skontroluje. Bez żadnego problemu wcześniej czy później, prawda? No, trochę się wywozę. Ludzka nad Warszawą. Jeżeli oglądam jakieś sprawy o sądzie, jakieś... o czymś takim w tej chwili jest dużo zamieszania, jeśli chodzi tutaj z sądami, z prawnikami. Nie mogę, wyłączam od razu. Coś niesamowitego. Moja sprawa. Oszustwa gazowni. Ewa to... Bazelan, rzecznik prasowy sądu. Jeszcze tam się do tego nie dobrali, bo do różnych rzeczy tak. Postępowanie, ale... w tej sprawie dotyczyło opłaty za nielegalny pobór gazu na nieruchomości przy ulicy Hrzyniewieckiego w Lublinie. Ale kto miał prawo wejść bezprawnie do tej nieruchomości? Do domu prywatnego. Taki nielegalny pobór gazu na tej nieruchomości. Ale kto miał prawo wejść bezprawnie do domu? Natomiast z uwagi na to, i zabrać na oczach człowiekowi licznik, no. Od powodowej spółki. Co człowiekowi to było obojętne, to oni wiedzieli dobrze, co robią, prawda? Nie mogą ponosić odpowiedzialności za te zdarzenia, które miały miejsce wcześniej. Natomiast sąd drugiej instancji uznał, że jednak zachodzi podstawa do takiej odpowiedzialności. Mianowicie wynika to stąd, że... Ale ile to gazu trzeba byłoby naciągnąć? Po śmierci swojej mamy w 2009 roku. Niemniej jednak ponosi on odpowiedzialność jako spadkodawca właśnie swojej mamy. Mama pana pozwanego miała zawartą umowę o dostawę gazu od 1999 roku. W związku z tym, państwo, to ona to tutaj na uboczu mówią właśnie za te czynności, które miały miejsce, za ten nielegalny pobór gazu w tym okresie na do swojej islam, śmierci. A tutaj na natomiast co? Pan pozwany jako jej spadkobierca, a tu złodzieje, wstąpił w sytuację prawną swojej mamy, przejął jej prawa, przejął jej obowiązki, stąd również przejął odpowiedzialność za ten nielegalny pobór gazu i dlatego też był zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu. Panie sądzie, ale tutaj
co nazywamy tym nielegalnym poborem gazu, tak? Bo tutaj zarówno pan twierdzi, że nigdy w życiu nie kradł, mówiąc krótko, gazu, tylko licznik był uszkodzony. Co do zasady, nielegalny pobór gazu ma miejsce w sytuacji, kiedy następuje pobieranie tego gazu bądź bez zawarcia umowy, bądź z pominięciem, najprościej mówiąc, licznika, jeżeli ktoś się podłącza, bądź też w sytuacji, kiedy następuje ingerencja w licznik takiego rodzaju, że może to wpłynąć na zafałszowanie pomiarów. W niniejszym przypadku nie tyle chodziło o uszkodzenie licznika, a właśnie występowała tego rodzaju ingerencja. Plomba na liczniku była przecięta i sklejona. Były też różne inne ślady świadczące o wielokrotnej ingerencji w mechanizm licznika i w tej sytuacji no trudno mówić, że było to tylko jakieś przypadkowe uszkodzenie. Ewidentne były ślady wskazujące na celowe działanie. Ale tutaj też wiem, że sprawdzaliście Państwo, w sensie chyba gazownicy, jak dużo tego gazu ściągano. Czy rzeczywiście było go więcej niż wcześniej? W sprawie tej występował biegły, który przeprowadzał zarówno analizę, czy oglądał sam licznik, jak również analizował zużycie gazu. I analizował to zużycie gazu począwszy od 2000 roku. I rzeczywiście w oparciu o średniodobowe zużycie gazu stwierdził, że te dane wskazują na to, że występowała ta ingerencja wielokrotnie. Niemniej jednak ze względu na ten mechanizm całej tej czynności, nie był w stanie stwierdzić, jakie ilości gazu dokładnie zostały pobrane niejako poza pomiarem. Pani sędzio, to jest tak, że jeżeli, bo liczniki z reguły są na zewnątrz, tak, gdzieś tam przy naszych domach, jeżeli ten licznik zostaje uszkodzony, na przykład w trakcie spisywania danych z takiego licznika i odbiorca, czyli klient, nie ma świadomości, że coś jest nie tak. No właśnie, co mówi w tym zakresie prawo? Zasada jest taka, że osoba zawierająca umowę o dostawę gazu, dotyczy to również energii elektrycznej, z zasady odpowiada za bezpieczeństwo licznika. Wynika to zarówno z przepisów, jak również najczęściej takie zobowiązania są nakładane wprost w umowie. Dlatego też to ją obciążają ewentualne konsekwencje, jeżeli licznik zostanie uszkodzony. Jak wtedy się to liczy? To jest jakoś w przepisach wskazane? Jeżeli chodzi o wysokość opłaty przysługującej zakładowi, w tym wypadku gazowniczemu, z tytułu nielegalnego poboru gazu, to liczone jest to w ten sposób, że przyjmuje się cenę metra gazu. To jest przemnożone przez pewną ryczałtową ilość gazu przewidzianą w taryfach, przypadającą na poszczególne urządzenia, jakie są w domu. Czyli określona ilość na kuchenkę, określona ilość na piecyk. I w okresie, w którym mamy do czynienia w tej sprawie, to wszystko było jeszcze mnożone przez 5. Było to przewidziane stosownym rozporządzeniem, jak również umową stron. Natomiast aktualnie te wyliczenia, ta cena i ta ilość ryczałtowa zużytego gazu jest mnożona przez 3. Twój problem, moja sprawa. Lidia Baranćwirta, Miejski Rzecznik Konsumentów. Wezwania do zapłaty nie są nagłe. Z reguły są poprzedzone wykonaniem, przeprowadzeniem kontroli na terenie posesji. Nie są nagłe, ale jest podany termin zapłacić do, a potem rośnie procent. Z reguły dostaje protokół kontroli, protokół demontażu licznika, czy też innego urządzenia pomiarowego i kwituje ten protokół. A więc coś w trawie piszczy, konsument najczęściej wie. Każdy z nas, podpisując, zawierając umowę, czy to z przedsiębiorstwem energetycznym, czy też z przedsiębiorstwem gazowniczym, nie podpisuje w ciemno umowy. My tę umowę mamy obowiązek i interes przeczytać, zapoznać się. To musi być instalacja wykonana zgodnie z warunkami technicznymi i w skład tej instalacji wchodzi również urządzenie pomiarowe. Urządzenie pomiarowe jest własnością przedsiębiorstwa, ale
żeby móc tę energię czy ten gaz otrzymywać, no to żeby zważyć, zmierzyć ilość tej pobranej medium, tej energii czy gazu, no jest potrzebny licznik czy gazomierz. I to my musimy wziąć odpowiedzialność za to urządzenie, jeżeli chcemy otrzymywać prąd lub gaz. Więc umowa jest rzeczywiście nakłada na odbiorcę obowiązek pieczy nad tym urządzeniem. I tutaj oczywiście, że trudno poszukiwać innego rozwiązania. Skoro chcemy otrzymywać gaz czy prąd, chcemy z tego dobra korzystać, no to w jakiś sposób musimy się z niego rozliczać. Najczęściej ten gazomierz czy licznik energetyczny znajduje się w naszym posiadaniu. Oczywiście on nie musi być w naszym mieszkaniu bezpośrednio wewnątrz tego lokalu. Może znajdować się na klatce schodowej, może się znajdować na posesji, ale jeśli on jest wykonany zgodnie z przepisami, to przecież za mieszkanie, za dom, w którym to mieszkanie się znajduje, nie odpowiada zakład energetyczny. Za właściwe jego zabezpieczenie musimy sami zadbać. Więc jeżeli mamy administratora, zarządcę, domagajmy się od tego zarządcy lokalu, aby tak zabezpieczył nasze skrzynki, my tylko chcemy wymienić, po pierwsze, nie było do nich dostępu. To było nieprawdą, to było oszustwem, kłamstwem. Kłamstwo to mało. Przestępstwem. To jeszcze Lidka była, to jeszcze i sąsiadka straszyła, że tu trzeba otworzyć, jakoby policja przyszła i że oni kradną w świetle dnia, to jest jakaś pluskwa nad Warszawą, beznadziejna, to trzeba zobaczyć. Ale raz w roku taka spektakularna sprawa nam się trafia. I ja nie ukrywam, że jestem informowana czasami już na etapie sporu sądowego, bo konsument, który nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie płaci za tej faktury, czasami bardzo, bardzo wysokiej, no jest pozywany do sądu. To sąd rozstrzyga spór, to sąd przesłuchuje strony, świadków, tam się przedstawia wszystkie dowody w danej sprawie. I tutaj muszę powiedzieć, że też prawo dość rygorystycznie traktuje odbiorców energii, którym zarzucono nielegalny pobór. Bardzo ciężko jest udowodnić, że to nie ja kradłem. Mało tego. Nie ja kradłem w sensie konsument, który jest pozwany. Bywa często takie są uzasadnienia, nierzadko jest adres, jeśli nazwisko, to co udowodnisz? Zrobił ten, kto tu mieszka. Z tytułu nielegalnego poboru. Ja nie wiem, czy kolejną jakąś taką pluskwą nad Polską to nie jest ta firma T-Mobile, która teraz zaczęła pobierać od dziecka też 398 zł za jeden abonament, ale to podpisujący umowę odbiorca nie musi być fizycznie winnym uszkodzenia plomb czy zniszczenia licznika. Natomiast ponosi za to odpowiedzialność. Proszę Państwa, pan Konrad... No to ponosi, bo jego imię, jego adres, to nic nowego nie wniosłaś. Ale w obliczu prawomocnego wyroku nie miał wyjścia. No nie miał wyjścia, musi zapłacić. Musimy sobie zdawać sprawę, że każdorazowo za licznik odpowiadamy my, konsumenci, którzy z tego licznika korzystają. A w trzeciej części mojego programu napisane, zamykać okna, czyli autyzm dorosłych i ciekawy pomysł na pomoc dla nich. To już za kilka chwil, a teraz skrót informacji Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. Pluskwa wlazła, wypiła krew i już. Tych najpiękniejszych uczuciach, które stanowią wartości każdego życia. I to, że młodzi
Dzisiaj przychodzi i przypomnę te piosenki w studiu imienia Władysława Szlimana, a na antenie jedynki ukaże się ten koncert. Jutro, ale po 20, bardzo Państwa zapraszam, zachęcam do wysłuchania tego koncertu. No to jest takie przedsięwzięcie na najwyższym poziomie, a jednocześnie wielkie wyzwanie artystyczne. Chciałbym tu wspomnieć Marcina Partykę, młodego również znakomitego kompozytora i pianista. Młodego i starego. Tak, Polacy są prości, że tylko to umieją. Młodego i starego. Podziały pożydowskie. 12.40, Agnieszka Lipińska. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, są jednak duże zniszczenia. W Brukseli trwa szczyt Unia Europejska-Kanada dotyczący podpisania umowy handlowej CETA. Stolica Portugalii chce być miastem, w którym nie ma problemu głodu. Więcej informacji o 13.00. Radio nie będzie głodu, jak tutaj pierwsze radio informacyjne. T-Mobile już maski rozłożył pluskwy nad Warszawą. Jak to nie będzie w Warszawie z kolei głodu? T-Mobile. No i co? Twój problem. Coś trzeba z tymi Żydami zrobić. No i co? Proszę Państwa, moimi gośćmi są dzisiaj pani Maria Liszewska, pani Aleksandra Zbieć oraz pan Mateusz Płatos. I teraz powiem, kim są. Pani Maria jest wolontariuszką, pani Ola jest uczestniczką programu, o którym będziemy rozmawiać. Natomiast pan Mateusz jest koordynatorem wolontariatu koleżeńskiego Mary i Max, psychologiem i członkiem Stowarzyszenia Innowacji Społecznych Ukryty Potencjał. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o czym dowiedziałam się od słuchaczki. Powiem na początek, że kilka tygodni temu na naszej antenie był reportaż o 24-letniej Ani, Ani z autyzmem. Mówiliśmy o tym wtedy, że jest w Polsce bardzo duży problem z ofertą dla osób dorosłych z autyzmem czy z zespołem Aspergera. Po prostu kończy się szkoła, kończy się nauka, można powiedzieć, i zaczyna pustka, bo wiele instytucji, w tym na przykład domy pomocy społecznej, ale również domy środowiskowe, nie chcą przyjmować takich osób. No i właśnie po tej audycji, po tym reportażu napisała do mnie słuchaczka, opisując mi warszawską formę wsparcia, opisując mi ideę wolontariatu koleżeńskiego jako formę pomocy. I właśnie na ten temat będziemy w tej chwili rozmawiać. A zacznijmy od tego, czym jest ten wolontariat i w ogóle skąd wzięła się ta idea. Panie Mateuszu, może od Pana. Idea wolontariatu koleżeńskiego jest bardzo prosta. Pomysł polega na tym, że spotykamy osoby z autyzmem i z zespołem Aspergera z wolontariuszami, którzy są zwykle ich rówieśnikami, osobami, które nie są psychologami, nie są terapeutami, nie są żadnymi specjalistami pracującymi z osobami z autyzmem, tylko są osobami, które po prostu chciałyby się z taką osobą poznać, spędzić z nią trochę czasu, i dobieramy właśnie osoby z autyzmem i z zespołem Aspergera do wolontariuszy w takie dwójki, w takie pary, które spędzają razem czas, chodzą w różne miejsca, do kina, do kawiarni, do restauracji, robią to, na co mają ochotę. Taka edycja programu wolontariatu koleżeńskiego trwa około 6-7 miesięcy i przez ten czas raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie takie osoby się spotykają. Także taki jest pomysł. On przywędrował do nas z Wielkiej Brytanii. Tam tego typu programy są bardzo popularne, nie tylko wobec osób z autyzmem, wobec wielu różnych grup. W bardzo wielu szkołach nowi uczniowie mają przydzielanych takich właśnie wolontariuszy, którzy po prostu pomagają im się zaadaptować, jak zmieniają szkołę czy klasę. Funkcjonuje taki wolontariat na uniwersytetach, funkcjonuje w pracy, funkcjonuje właśnie wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami, czy po prostu wśród osób, które z jakiegoś powodu czują się osamotnione, chciałby więcej spędzać czasu z innymi, chciałby mieć kolegę czy przyjaciela. Także od właśnie organizacji zajmującej się osobami z autyzmem w Wielkiej Brytanii, National Autistic Society, no zaczerpnęliśmy tę ideę i w 2012 roku zaczęliśmy ją wdrażać tutaj w Polsce, zaczynając właśnie od Warszawy. Ale to było tak, że Pan był wcześniej osobą pracującą z osobami z autyzmem i stąd pomysł. Wiedzieliście o tym, że jest problem właśnie z tym, by pomagać osobom dorosłym? Tak. No my jesteśmy, my czyli członkowie Stowarzyszenia Innowacji Społecznych Ukryty Potencjał, jesteśmy głównie właśnie psychologami pracującymi z osobami z autyzmem, z zespołem Aspergera.
My wywodzimy się w ogóle z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii. Tam jeszcze jako studenci pracowaliśmy w kole naukowym wspierania osób z autyzmem. I po skończeniu studiów powstała taka grupa właśnie, która postanowiła założyć stowarzyszenie, które dalej będzie tą problematyką się zajmowało, a jednocześnie pracowaliśmy też już w zawodzie psychologa, ja pracowałem w poradni dla osób z autyzmem, no i widzieliśmy właśnie, że jest ten problem, tak, że ta oferta, tak jak pani powiedziała na początku, kończy się z końcem szkoły, a także już wcześniej na poziomie osób w wieku właśnie nastoletnim jest tej pomocy coraz mniej i tutaj zwłaszcza jest taka luka w pomocy dla osób właśnie z zespołem Aspergera i tak zwanych osób wysoko funkcjonujących z autyzmem, czyli takich osób, których rozwój intelektualny i rozwój też komunikacji za pomocą mowy przebiega w normie, to są osoby, które chodzą do szkół ogólnodostępnych albo do szkół integracyjnych, później często też studiują, pracują. Jednokrotnie podejmują studia. No. Dokładnie, tak. I mają jakby wiele sukcesów na różnych polach, natomiast no, mają te trudności społeczne, które utrudniają im właśnie nawiązywanie znajomości, koleżeństwa czy przyjaźń, więc nie profiluje się dla nich różnych właśnie interwencji i rodzajów wsparcia. Także no, ten nasz program powstał trochę po to, żeby tę lukę wypełnić. No właśnie, pani Marysia jest wolontariuszką, pani Ola uczestniczką programu. Powiedzcie panie, co każdej z was to daje? W sumie to, gdyby nie ten wolontariat, to bym siedziała w domu i w sumie nie wiedziałabym, co ze sobą zrobić. Tak mam koleżankę, mam z kim porozmawiać, z kim się pośmiać, wyjść gdzieś do kina czy do kawiarni. Dla mnie ten wolontariat też bardzo dużo daje, nie tylko przyjaciółkę, ale też takie możliwość takiego poznania zupełnie nowej osoby o zupełnie innych zainteresowaniach, różnych takich przyzwyczajeniach, nie wiem, naprawdę bardzo wspaniała okazja, żeby oderwać się od tego, jak naprawdę wygląda życie takiego przeciętnego ucznia w szkole, tak jak u mnie na przykład, że te znajomości po prostu są zawierane jakoś tak, gdzie jest nam najwygodniej porozmawiać z jakimiś swoimi znajomymi i te kręgi w szkole są zawsze takie zamknięte zazwyczaj, a taki wolontariat naprawdę poszerza nasze horyzonty. Tak na... Wolontariat koleżeński.pl. Proszę Państwa, tutaj też swego czasu firma Play zbierała, proszę Państwa, po śmierci Janka Witka różne rzeczy. 03948 Saska Kępa 03948. Także proszę Państwa, Wiesław Przybyłowicz, największy twitterowiec, pisał, że firma Play od trupa zbiera pieniądze, bo człowiek umarł, to trzeba, ja wiem, może kogoś i postraszyć, że od trupa firma Play. Firma Play to i od trupa zbiera pieniądze, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Ale do gazowni to jeszcze przejdziemy w Brukseli, szczyt Unii Europejskiej. No tutaj kurczaczek ma 606 332 788, proszę Państwa, i teraz 398 zł jest do zapłacenia, bo sobie tak policzyła firma T-Mobile. On właściwie miesiąc poużywał ten telefon i oni mu naliczyli też nie wiadomo za co, czyli pluskwa nad Polską ogólnie, bo to T-Mobile. Strasznie duże rachunki wypisują T-Mobile. I on pójdzie, ja mówię, idź za twoje. To bardzo ważne dzień dla Unii Europejskiej i dla Kanady, bo ustalamy międzynarodowe standardy, które powinny być przestrzegane przez innych modyfikujących umowy o wolnym handlu. Toczy się obecnie 20 takich. Jakaś pluskwa żydowska. T-Mobile, proszę Państwa. 606 332 788.
przeciwko niej od Endziego mogły protesty w wielu innych krajach. Argumentowano, że po wejściu w życie porozumienia mieszkał Polak jest tam, że mu ściskano go, umiała czy ucierpi Unię Europejską. No ale oko może, belka w oko, wybić oko, ręka, noga, mózg na ścianie. Unii Europejskiej oraz dyskusja na temat rewizji transportu europejskich była przedmiotem debat podczas międzynarodowej konferencji Brexit Summit 2016 w roku. Także ma kurczaczek zimowy, numer co żeśmy tu pisały dzisiaj, 777-20-20-10-30, czyli tak. Numer rachunku ku bankowego. Bankowego. Numer rachunku bankowego, czyli kurczaczek będzie musiał tu zapłacić na ten numer rachunku bankowego i co? Jaki to jest ten numer? 20 10 30, czyli tak. 20 10 30 20 10 30 19 57 19 57 raz 2 3 4 siódemki 80 09. Modlę się za rannych oraz rodziny, które doznały największych strat. 80 09. No kradnąc to mało, kradnąc to mało. 35 85. Bez uprzedzenia Franciszek odwiedził tereny nawiedzone przez trzęsienie 24 sierpnia, w którym zginęło prawie 300 osób. 35 85. I na koniec przenosimy się do kraju. Prawie 12 godzin. 35, 85, 56, 93. W pokoju socjalnym. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Jak powiedział prokurator rejonowy w Tartuzach, Marek Kopczyński, wiadomo już, że nie było to zabójstwo. O, czyli mamy, proszę państwa, numer rachunku już. Kogucik, niech myśli o zapłacie, proszę państwa, bo to nie są jakieś żarty. Proszę nie filozofować, głupot nie gadać, bo to nic z tego dobrego nie będzie. Nic z tego nie będzie dobrego. Do 8-11 na zachodzie, chłodniej na Podhalu, tam tylko 2 stopnie. Wiatr umiarkowany, porywistym miejscami, zwłaszcza wysoko w górach, dość silny, północno-zachodni. Czyli proszę państwa, dzisiaj on pokazał, bo ja mam do zapłacenia w ogóle, to już ja nie mówię, 549 zł. On na ten 606 T-Mobile 332788 ma do zapłacenia 498, 398, czyli 400 w sumie, 400, tak, ja mówię 400 wpłat. Dobra, 20, 10, 30, 19, 57, 4 siódemki, proszę państwa. Dobrze, 80,09, 35, 85, 56, 9, 10, 3. Okay, to zobaczę. Bardzo mocno ktoś pieniądze ściąga. Ktoś ściąga pieniądze. Jakiś szpieg. No, nieuchronność wobec śmierci, ale zanim człowiek umrze, to ta pluskwa milenijna, co tu lata nad Warszawą, ile zła na narobi. Wrócimy do gazowni tutaj na Kacprzaka, co oni tu kombinują.
było nagrywane na infolinii, bo oni mają też infolinię. Tu Mareczek jak wydzwaniał, że spółdzielnia gazowa powinna być spółdzielnią gazową, a nie na temat majtek rozmawiają plotkarsko, tak, może i z opieką społeczną i z policją to nie, bo się boją, z opieką społeczną i ze spółdzielnią Sław, bo Janek Witek sam powiedział jak żył, że spółdzielnia Sław, a opieka społeczna to jest jedno i to samo. Mówi, że tu coś jedna powie, to druga słyszy w całkiem innej instytucji. W szpitalu był konający żołnierz. Jeszcze problem jeden. W szpitalu. Proszę ta historia rozpoczęcia aż do strasznej śmierci z rąk jakiejś szalonej feministki. Więc bywa i tak, to się wszystko miesza, ale zresztą ja mówię tutaj o Czechach, jak o tym osobliwym miejscu właśnie mieszania strasznej groteski, strasznej śmieszności z erotyzmem. Wystarczy przypomnieć takie niebywałe rzeczy jak kacice. Kogo zna pan to? Czy też palacza zwłok, czy z filmów pociągi pod specjalnym nadzorem Jerzego Mencla, gdzie w takiej atmosferze gęstej, mrocznej, gdzie śmierć czyha, te pociągi przejeżdżające, no i groza okupacji, no i te pieczątki na nagim kształtnym tyłeczku. Tam stawiane to wszystko. Tam jest tak samo w fotografii Sautka, bardzo wybitnego fotografa czeskiego współczesnego. Ale kultury dawne też tak miały. Średniowiecze, te tańce śmierci, to śmierć jest często karykaturalna, przedrzeźniona. Wszyscy tam są śmieszni, no, ci umierający. Tak, żeby pominąć ważność tematu, no to śmierć musi być karykaturalna, ale śmierć jest śmiercią, śmierć jest czymś złym i ohydnym i tak dalej. No, wystarczy wyobrazić sobie, co tam w tych grobach pobieranych jest. No i tyle. Tego rodzaju radio śmiesznością. No myśmy się nauczyli patrzeć na tańce śmierci trochę patetycznie za sprawą filmu Bergmana. Radio Conchita. Siódma pieczęć, wspaniałe. Mamy, proszę pani. Wszystko się kończy tym tańcem na niebie, ale tam jest to dość posępne, przerażające, prawda? Tam rodzina ocalałych, ochronionych przez rycerza Bloka w grze w szachy ze śmiercią, na która przygląda się korowodowi zmarłych w czasie zarazy, którzy idą w tany na niebie. Jaka jest ta śmierć? Zaprosił tę śmierć, ona przyszła. Załóżmy, nie zabierze go tym śmierć, razem, ale jeszcze wróci, ona oj, wróci. No i tak to wygląda. Również oczywiście żarty opowiadamy. Także śmierć robaki pluskwa na Polską. Nawet Nirmala Devi jak leciała, to mówiła, że proszę państwa, złe wibracje, bo myśmy to na stawki, jak były medytacje, to nie jest religia, medytacje to wypowiedzi jeszcze żyjącej Nirmali Devi, że jak leciała nad Polską, nad Europą, nad Polską, złe wibracje. Także widzicie, pluskwa nad Polską. Jak Nirmala Devi leciała, powiedziała, że złe biją wibracje z Polski. No to tak, chcieli zniszczyć Kościół katolicki. Kościół katolicki coś innego chciał zniszczyć. Jeden drugiego popycha, wygania, przegania, niszczy. Nie ma tej gościny, jest hamstwo, draństwo. A groby powielane miałyby pełnić rolę
sztuki, czegoś pięknego, no to ja przepraszam bardzo. Jeżeli taki grób powielany jest piękny, ze świadomością, że wewnątrz trupie kości i smród robaczy, to ja dziękuję za takie piękno paryżeńskie. No ale widocznie taka moda, że ludzie się zadowalają tym, co jest po tej takiej stronie zewnętrznej, prawda, zewnętrznej. Jezus potępił dwulicowość i wszelkie żydowskie podziały. Jezus sam był Żydem, przyszedł do narodu żydowskiego i uczył trochę, ten naród żydowski był nauczany. Zabawne wierszyki. Baka rymuje, prawda, tak, żartom i wiele straży. Barbie, już nie mamy. Baby, Langstrom, profesor Zbigniew Mikołajko jest Państwa gościem, to jest godzina filozofów w Radiu Tok FM. Za chwilę do rozmowy. Tutaj mowa o dziadkach, nie ma żadnych dziadków, jak Państwo pójdą na cmentarze, to Państwo zobaczą 30-40 lat. No chyba, żeby ktoś mający 35 lat, jak Mareczek Roszkowski, miał być dziadkiem, no to proszę bardzo. No bo już... stary zgrzybiały, a wcześniej był jako głupio chytry najmądrzejszy. Także oj, oj, oj. Naj. Zapraszamy. Wygnaliśmy śmierć naszego doświadczenia, prawda? No, śmierć matki to śmierć matki. Matka zawsze była najważniejsza. Płacz był zawsze. Robisz takie właśnie rzeczy. No, chyba, że człowiek już taki inteligentny, mądry. Profesor Zbigniew Mikołajko jest Państwa gościem. Rozumie, że... za chwilę do tej rozmowy wrócimy. Śmierć ma być to może i nie płacze. Będziemy rozmawiali w tym. Agnieszka Lipińska. Papież Franciszek wyraził bliskość z mieszkańcami środkowych Włoch, które dziś rano nawiedziło najsilniejsze w kraju od 36 lat trzęsienie ziemi. Ponad 10 tysięcy pracowników sektora publicznego w Turcji straciło pracę. To kolejny element zemsty władz w Ankarze na podejrzanych o związki z ruchem Fethullaha Gülena. Jennifer Lopez poparła kandydatkę demokratów w wyborach prezydenckich w USA, Hillary Clinton. Zrobiła to podczas koncertu w Miami. Więcej informacji o 14. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Godzina filozofów. Cały czas profesor Zbigniew Mikołajko, raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O żałobie, o Rolandzie Barciu, o jego dzienniku żałoby Pan mówił, ale oczywiście pośród tych diagnoz mówiących o tym, że śmierć z współczesnej zachodniej kultury znika, mówi się też dużo o tym, że żałoba z niej znika. Filip Arie w tej swojej monumentalnej pracy Człowiek i śmierć się przygląda właśnie figurze żałoby w zachodniej kulturze i mówi, o ile było to zjawisko, czy śmierć właśnie była czymś, co dotykała niegdyś wspólnotę i wspólnota się czuła dotknięta przez śmierć i dlatego kolektywnie doświadczała i przeżywała żałobę. O tyle później, gdzieś tam w okolicach romantyzmu, śmierć zaczyna być taka bardziej zintymizowana, rodzinna, rodzinna, dotykać też kogoś osobiście, ale wspólnota otaczała tego kogoś pewnego rodzaju opieką, dawała mu możliwość kwarantanny od różnych na przykład wspólnotowych spotkań, doświadczeń i tak dalej. O tyle w XX wieku jest tak, że właściwie wspólnota poddaje kwarantannie jednostkę, która żałoby doświadcza i która żałoby przeżywa. Tak, i nie chce, żeby ona jest naznaczona śmiercią i utratą właśnie. To jest jeszcze jeden z istotnych objawów tej ucieczki od świadomości śmierci w naszej kulturze. Bo to jest nie ucieczka od śmierci, którą, ale ucieczka od świadomości śmierci. Nie chcemy w żaden sposób jej doświadczać, ale jest paradoksalne.
emocjonalny wymiar tego zjawiska, a mianowicie zachwystywanie się śmiercią w kulturze masowej, prawda? W popkulturze, w grach internetowych, gdzie ta śmierć, w pornografii śmierci, która jest wystawiana przez media, wszystkie worki z plastikowe z ciałami, sceny z wypadków, z kataklizmów, z wojen. Nasze telewizje w Polsce są oszczędne pod tym względem. Rozmawialiśmy kiedyś, panie Tomaszu, czy pisałem dla pańskie zamówienie taki tekst o z Haiti, o poszczelonym chłopcu, który konał, a dziennikarz CNN-u filmował to konanie, nie trzymając nawet go za rękę, nie dając mu kropli wody, nie udzielając mu żadnej pomocy, temu konającemu chłopcu, złodziejowi domniemanemu żywności. Więc to jest tak. To jest... To się wydaje jakieś... Znaczy, patrzy się nadal na jakieś rozdarcie, na coś wewnętrznie sprzecznego z jednej strony, ucieczka od śmierci, z drugiej strony zachwystywanie się tym pornografia, właśnie pornografia śmierci, ten karnawał śmierci, bo ta śmierć w mediach, dlaczego tak jest? Bo ona jest od... Ja bym powiedział do Adama i Ewy, że śmierć jest nierzeczywista, że na pewno nie umrzecie, że żyć będzie. No ta śmierć przychodziła w całej swojej okazałości. W całej swojej niepięknej, chciałoby się powiedzieć, urodzie, rozkład, konanie, brud, pot, smród. Była namacalna w sposób straszliwy. Ta śmierć medialna, pokazywana przez media, ta pornografia, czy w internecie, prawda, w tych grach komputerowych, czy reportażach okropnością, ale szatan powiedział dopiero w fotorelacji, ta śmierć jest bez zapachu. Na pewno nie umrzecie. Jest sterylna na swój sposób. Na pewno nie umrzecie. Zaciekawia oczywiście. Szatan powiedział dopiero. Wszyscy jesteśmy, niepokojąc się, trwożąc, zaciekawieni też i śmiercią. Jak to jest? Pytamy. Ale nie dowiadujemy się przecież, nie dotykamy śmierci, nie doznajemy śmierci. Ta pornografia zatem jest tym samym, co wysyłanie umierających do hospicjów, do różnych umierań, oddawanie w ręce specjalistów od umierania, za nieprowadzenie dzieci na pogrzeby czy do kolejących starszych ludzi. Dziaduwa siedzi tam na stołku i ona nie patrzy. Ona musi koniecznie ściągnąć pieniądze. Jak do człowieka parowali do domu, to muszą koniecznie ściągnąć pieniądze. I to na tym polega cała ta pluskwa. Działalność pluskwy. To wiąże się oczywiście. To będzie pluskwa milenijna. Niech to nie wiem jak, ale to jest pluskwa postaci. Jak to Janek Witek mówił, że tam, gdzie Żydzi się nie pojawią, to wszystko doprowadzą do ruiny. Ruiny. I potem na dodatek ich nie ma. Perspektywę mówiło, że śmierć nie jest ostatecznością. Oczywiście, a że jeszcze diabeł skłamał, że śmierć nie jest ostatecznością, że tam jeszcze coś jest, że tam jeszcze coś jest, że tam jeszcze coś jest. Kasprzaka 25. Z oczyma szeroko otwartymi, tak. Jamy z oczyma szeroko zamkniętymi. Jednak. To, co do nas przyszło 18 maja, jasne, że był lęk, proszę Państwa, 2016 roku, teraz. O kłopotach Chińczyków na przykład, z tych nowych Chińczyków. I wyciągam ten list. Rewolucja maoistowska, ta kulturowa, wytępiła tradycyjne obrzędowanie. I oni różne rzeczy z Łodzi. Czyli Benedykt to jest powalony. Ludzie nie mają gdzie mieszkać. Prokuratura Krajowa w wydanym oświadczeniu wskazuje, że takie działania są konieczne, by naprawić błędy i zaniechania, które popełniono 6 lat temu. Między innymi fakt, że nie przeprowadzono wówczas w Polsce sekcji zwłok ofiar katastrofy.